O kurwa, zajebiście. Zajebiście! Siema, siema, przyjechaliśmy z Danielem trochę poćwiczyć, miał być Mariusz, ale nie przyjechał. A co mówisz z tym gazem, ci się dzieje? No, nie chce mu się jeździć. Co? Nie chce mu się jeździć. Może za gorąco jest? Może za gorąco. A może już kończy filmik żywo. Niemożliwe. Co, mam go sprawdzić? Nie, się przecież. Jak umiesz? Nie wiem, czy umiem, kurwa. Czy jeszcze potrafię? Ale kurwa, luźny masz ten gaz. Ja, chyba ty. Nie, ja mam luźny, tylko ty masz ciasny. Tak? No. Nie, nie był taki. Był. Nie. Się. Nie. Gazu. Aha. O kurwa, kompresja słaba. Ty no kurwa. Ty no, rozjebany ten motocykl jest, ja pierdolę. Nie, nie, nie. Kurwa, ci powiem, że od chuja masz do roboty. Co? Tą kierownicę mówiłem ci, kurwa, daj tu, bo to jeździsz jak na kurwie, nie? Nie możesz tak jeździć. To się nie da. To tak była po tobie. Nie, to nie była po mnie, tylko po prostu tak ją ustawił ten, ja nie jeździłem przecież. Ale silnik nie chodzi, nie ma mocy. Nie ma mocy. No. Nie ma. Wiem, że nie ma kompresji. Hamulec przedni jest zjebany, nie? Musisz go poprawić, nie? Się napompuje, będzie wody. No ale no to tak nie może być. W ogóle... Na następne jeżdżenie musisz to zrobić. Nie muszę. Kurwa, ci mówię, że musisz. Tu w ogóle... Nie, no musisz, no. Musisz. I ten pedał hamulca musisz podnieść do góry. Ja już tak mam i tak sobie jeżdżę. Ty masz... Ja wiem, ale musisz to przestawić, nie? Nie porównuj tego motocykla do tego. Nie wiem co jeszcze. Nie, no tu jeszcze tu musisz skręcić, bo jest... Nie, bo to ja wiem. No, to... no. No. Ale tu nie mam tej śruby, to muszę kurwa porobić, muszę ją... No tak, bo zobacz co się dzieje z motocyklem jak ja skręcam. Zobacz, całe kurwa chodzisz. I teraz ja chciałem tu mu trochę na trawie przyjebać i się idzie wyjebać, nie? Nie ma co się dziwić, że się wypierdalasz. Ale zacząłbym od tego, nie? Tak. Miau. Powiem ci, że szczerze się boję na gumę nim kurwa wejść. Ale na mnie wejdziesz, bo nie umiesz. Ja nie umiem na gumę nim wejść.
Ja nie wiem, jak Daniel może nim jeździć, ja pierdolę. Szok. Ale jak to kurwa nim jeździć? Nie no, nie. Kurwa. On nie ma mocy, kurwa. No ja pierdolę. Nie ma mocy. Nie ma kompresji, kurwa. No nie ma. Zaraz sprawdzimy jeszcze. On nie ma kompresji. Nie. No chociaż, kurwa, no to nie wiem, co się z nim dzieje. No niby trzyma, nie? Ale gazu nie trzyma, nie? Odpuszcza, kurwa, jakby go w ogóle nie miał siły. Jakby paliwa nie dostawał albo co. No. Może trzeba po prostu przeczyścić gaźnik. No i tego hamulca przedniego nie masz, niestety. No, on zaraz będzie. No ale to nie może być tak, że go raz masz, raz go nie masz. Nie, jak stoi motor 2 tygodnie, to nie ma, jak go podpompuję, to później jest. Ale ja teraz jeżdżę i go pompuję i raz go mam, raz go nie mam. Ja to nie wiem, tak nie było. No to jest. Jak się długo, jak długo stał, no to wtedy się trafi, nie? Tu musisz to zrobić. Ale to tak nie może być. Dobra, się wkurwiłem, muszę zapalić. Nie no, musisz porządek zrobić z tym motorem, kurwa. Kurwa, jazda na gumie się rozjebałem. Wcale nie jazda na gumie. Ja kurwa, tamto silnik stracił moc, kurwa, okno rozjebane wszystko. A teraz ja robię ze mnie. No nie, no ja. No jest motor, że musi w pizdę w terenie dostać. Nie, nieprawda. To jest motor, co jest do wszystkiego, kurwa. Kurwa, wymień te rękawice, kurwa, na normalne, do chuja pana. No nie mogę, kurwa, bo zrobię vloga odnośnie tych twoich rękawic. Pokaż, Daniel, rękawice, kurwa. Daniel, pokaż rękawiczki. Proszę cię. Ale nie, ty rękawiczkę mi pokaż. Pokaż, bo a ty jeden gościu mi dzisiaj na Messengera, nie? Ty dzwoni do mnie i dzwoni, nie? Mówię, kurwa, nie mogę z tobą gadać, nie? A on mówi, mówię, napisz. A on mówi, ty masz rękawice? Mam. A jakie masz? Odpowiedz sam na to pytanie, mówię do niego. I mówię, nie, już nie mogę z tobą pisać, nie? Dobra. Za chwilę znowu dzwoni, nie? No to odrzuciłem, nie? Na Messengera, nie? Pisze, jakie masz rękawice? Bokserskie? Nie? I wyłączyłem komputer, kurwa. Mam dla ciebie pytanie. Jakie masz rękawice? Pokaż te rękawice, kurwa. Daniel. Pokaż. Masz zajebiste na enduro. RODO, kurwa, weszło i nie podpisuję. No pokaż. Wymienisz je kiedyś? Nie. Mam sentyment. Proszę cię. Widzisz? A ja ci kupię takie. To są zajebiste. Pali się? Pali się. Jeszcze trochę co Sława z urlopu wróci, nie? Nie wiem. On teraz żyje tym Red Bullem, nie? Tak. Zbiera siły. Tak. Ale wiesz co? A zjadę twoim tu. Czemu? Bo będzie mi, wiesz, przeszkadzał może. Weź te rękawice, pokaż mi. Thank you.
blisko stoisz, tu nie dam rady, nie? Nie, nie dam rady, bo tu, żeby się rozpędzić, widzisz, jak ja tam daleko jadę, nie? No to, tak żebyś dobrze nakręcił, to tu praktycznie powinienem lądować, bo mam prawie stówę. I licznik mi się zamyka, i ja muszę... Tam pod mostem wstawać na koło, tylko możesz za supem, albo tu przy tej zapytać. Ale ja już tutaj muszę lądować przy setce. A to kto ci każe tak daleko zaczynać? A no, to tak się nie da. A to co, ja mam chodzić, bo tobie się nie chce z gazu dodać? Nie. Chodź tam, na tamtą pojeździmy nie, chwilę. Dobra. Tak? No. Jak chcesz, to jeszcze przejedź się tu parę razy i ja będę... Ale to jakbyś tam trochę stanął, to będzie lepiej. Ale to możesz później zacząć dodawać gazu. Nie musisz na samym początku, żebyś tu miał stówę. Jak nie umiesz tak daleko dojechać. Nie, to nie o to chodzi. Zobacz, tam mi się droga już kończy. I sobie jedź. Tak, tylko... Nie widzisz, jakie ja szimy dostaję, ja muszę naprawdę dużą prędkość mieć do tyłu i przypizdować. Ale ja mogę zawracać, ale co mi z tego? Dobra, chuj tam. Odprowadzę cię. Dobra. A teraz dym nie leciał. No nie, nie ma, nie ma. Nie. Nie wiem co jest, kurwa. Ale pociągnął! Ale zajebiście! Daniel, kurwa. Dobrze ci poszło, kurwa, no. Nawet na rozjebanym takim KTM-ie, patrzcie, co można zrobić. Tamta też była włączona cały czas. Ta na kasku, to mała. Aha, ale tam to się nic nie nagrało pewnie. Nie ma humoru. Co? Nie masz humoru, nie? Na razie ma, trzymaj się.